Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina Dwójki. Ja sobie sprawdzę, co my potrzebujemy na jakieś pułapki. Nie to. Nie to. Aha, to ja nie mogę tego tu obejrzeć. Niedobrze. Tak w ogóle te spodnie są gorsze od tych, które mam na sobie, co jest straszne, a nie mam utwardzonej skóry, więc na razie rękawic nie zrobię. O, ja jestem, tu jestem, dobra. Hedmir Gwynplaine. Zajrzymy najpierw do Cedrika, zobaczymy, co on tam potrzebuje na pułapki. I troszeczkę sobie ich zrobimy. Znaczy, będzie trzeba się wrócić po materiały, ale... Okej, okay, wykonaj dla mnie przedmiot. No, szarpacz. No tak. To jedyna pułapka, jaką ja mam. No niech będzie. Olej, klos drewna i jad Endriagi. Okej. Okay. To idziemy po to, zrobimy ich sobie troszkę. A co? Potem bierzemy się za... questy fabularne. Żebym tylko nie zapomniała mikstur się napić. Zaznaczymy sobie w ogóle to zadanie. Będzie dobrze. Mam nadzieję, że wierzycie, że będzie dobrze, tak jak ja. A czy muszę spokojnie do tego podejść? Muszę spokojnie, nie spieszyć się w tych walkach. Ja niestety mam. Nurtuje mnie pewne pytanie. Mam tendencję do pośpiechu. A to nie jest dobre. To nie jest dobre. Kurwa, poczekaj, aż się odsłoni! A przy okazji, może coś zostawimy. Właśnie, a propos fabularnych, to ja tutaj chciałam coś zostawić. O, to chciałam zostawić, żeby mi tego przez przypadek gra nie zużyła. Klos drewna, nie wiem. Wystarczy chyba. Olej i co tam jeszcze było? Aha, oleju nie mam więcej. I ja ten Driagi, tak? Aha. A całość sobie weźmiemy. To jest ludka. Mamy... nie, słonko. Z tobą nie gadałam. O. To ci sprzedamy dwie rzeczy. Uważaj na lewy, się zbawy! Gwałcą! Gwałcą! Dotknęłam jej tylko. Znaczy, Geralt jej tylko dotknął. Miło. Miło, naprawdę to było miłe. Trochę mnie to wcięło, prawdę powiedziawszy. No cóż, niektóre kobiety mają takie podejście. Dlaczego?
tylko musisz siedzieć tam, Cedriku. Wykonaj dla mnie przedmiot. Super. Dajesz, dajesz. I ostatnie. Dziękuję. To nie będzie łatwe. Dobra. Chcę zacząć od pułapek. Zapiszemy grę. Myślę, że przejdę się trochę w las i wtedy napiję się eliksirów. Chociaż nie. Nie zostałbyś na stałe w Bindudze? Chyba nie ma sensu. Zaraz wybijemy wszystkie wasze problemy. Nie, nie, napijemy się wcześniej tych eliksirów. Tu nam się może przydać wilka. Zdecydowanie. Okej. I coś na miecz? Krwawienie. Biorą insektoidy. To chyba właśnie... właśnie Endriagi, co? Zapiszemy grę. Jeszcze raz. O rany, co to? Co się dzieje? Niedobrze. Wyjmij miecz, może? Nie medytacja, Boże, Geralt. To. Ty nie przejdziesz, niewidzialna ściana. Nie możesz przedrzeć się przez krzaki. Taki z ciebie wiedźmin. Widzieliście? Kokony, kokony, gdzie jesteście, kokony? Co to było? Nie wiem, co to było. W złe miejsca łażę. Jakiś potrzask? Dobrze. Jesteśmy z powrotem nad wodą. Znaczy... O rany! Więcej was matka nie miała. Okej. Jeszcze ktoś idzie? Chyba nie. Nie to. Gdzie ten padł? No tu. Ziółko. Ziółko? Nie ziółko. O, rany.
Nie tego się spodziewałam. Bierzemy kolejną pułapkę. Też pułapka. O rany. A. Przecież wybiłam wasze gniazda. Boże. Jeszcze tam leci cholera. No i teraz nie mogę znaleźć tej cholernej miejscówki, no. To było gdzieś w tę stronę, o. Tak, dokładnie tutaj. Za stary na to jestem. Aj. Niedobrze. O! I od tylca. Beznadzieja. Geralt. Kurna, Geralt, ogarnij się. Ogarnij się, Geralt. No to było dziwne. O Boże. Poczekaj tutaj, postój, niech ci trochę życie wróci, bo... Tam coś łaziło. I idzie do mnie. No, patrz. Okej. Nałożymy sobie jeszcze tego oleju. A, na mieczyk. Zapiszemy grę. Jeszcze raz. Tak, to tu. Zaraza. No. Dobra. Aha. Ładnie. Zapiszemy jeszcze raz grę. Wiem. Takie ostrożne granie jest straszne dla widzów. Ale trzeba. Czyżbym oczyściła tutaj? Miara? Dobra. Pójdzie ten kokon. Muszę 3 zniszczyć, żeby się pojawiła ta. Mamusia. I porozstawiam pułapki. Tak.
Ona się chyba pojawia gdzieś tu, z tego co pamiętam. Więc... jedna. Druga. Trzecia. Kartacz. Dobra. Okej. O! Dobra, Geralt. O Boże. Dlaczego to tak oberwałeś? O rany. To nie skończy się dobrze. Aj. Wiedziałam. Wiecie co, moi drodzy? Robię rage quita. Znaczy... nie radzę sobie z tymi Jendriagami, po prostu mnie to wkurza i męczy i tak dalej. Więc idziemy do Kairana. O, ja po prostu już nie zdzierżę tego. Nie jestem w stanie, jestem wściekła. Naprawdę. Teraz miałam chyba 3 podejścia, czy 4. I to poprzednie podejście już tak niewiele brakowało, tylko że mi się skończyły te cholerne eliksiry. Grałam ostrożnie, trwało to długo. No i niestety. Jak ja mam iść? Aha, tam był ten... cmentarz. Już mi jest głupio za to, że tak się wycofałam. I to nie pierwszy raz, ale... ale po prostu nie mogę, nie jestem w stanie, jestem... Ach. Nie wiem, muszę przemyśleć tę walkę. Nie wiem, może jeszcze jeden poziom zdobędę. O, cześć. Ogień i krew! Ojej! Ojej! Ale mnie odrzucił tą pałą. Dobrze, wiecie co? Ja sobie może porobię troszeczkę petard. Jak mogę. Nie chcę jeszcze pić eliksirów. O Boże, co ja robię? Już jestem zła. Nie, no w sumie mogę się napić tych eliksirów. A nie mogę. No tak. To też jest głupie. Że nie można się jednak na zapas tego napić. Gwiazda tańcząca, czym ty jesteś? A, petardą. I to całkiem fajną. Dobrze. To ja poproszę z 6 takich.
Co ja tam, kartacza uwielbiałam. Uwielbiam i w ogóle. Wszystkie. Samą? Oj. Dobra. Co jeszcze sobie mogę do łapy włożyć? Na przykład gwiazdę tańczącą. Zapiszemy grę. Idziemy dalej. Dobrze idę w ogóle? Tak, widzę was. Dobrze idę. Geralt! Wiesz co? Nie znoszę cię. Nie znoszę cię, jesteś takim debilem. Przystojna morda z ciebie, ale nie znoszę cię. Po prostu da. Nieważne. Mikstury. Trzeba się napić. Filtr Petriego. Jaskółka. I może wilga niech będzie. Osełka do miecza. To myślę, że też jest dobry pomysł. Prawie zawsze nie wiem, z czym będę walczyć. To jest chyba straszne. Ale dobra. Zużywajmy w ciemno. Bo. Na zwykły, stalowy. Tak. O, mamy Triss. Okej. Zapiszę jeszcze raz grę. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Cairan zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Okej. A gdzie ty lecisz beze mnie? Herbata! Ja muszę się herbaty napić. Nie idź tak beze mnie. Co tu mamy? Jakiś rozwalony most. Gdzieś ty poszła? Niunia. Tu? Czy gdzieś tu? No tu raczej nie poszła. Wow, długo trwa ta osełka do miecza. Muszę się zakręcić do takich rzeczy. Znaczy ja wiem, że kiedy idę na jakiegoś konkretnego potwora, to warto... Warto jednak używać tych konkretnych olej. Ale... Osełka do miecza jest taka dość uniwersalna. Nie wiem jeszcze, jaka jest jej cena. I czy mogę sobie ją tak zużywać radośnie. Ale niech będzie. Cześć. Wszystko w porządku? Jak ci się mieszka z żołnierza Milosza? No, wybornie. Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilfgaardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że Krótki ma 16 dzieci. Wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty. A jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Pamiętam to. Widzę, że humor dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrze, ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica. Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. Zdaje się, że... Nie, to też. O tym też gadaliśmy z nią.
Zapiszemy grę. Więc, moi drodzy, wiem, krótki odcinek, ale ja chyba jednak w tym momencie zakończę. Przepraszam za to, co wyszło z Andriagami, ale po prostu nie lubię babsztyli. Nie lubię ich, nie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się.